W weekend na skwerze 750-lecia nad Czewskich Górkach odbyła się rodzinna majówka pełna atrakcji. Mieszkańcy Górek już po raz kolejny przygotowali dla wszystkich tczewian wyjątkowy piknik. Na zainteresowanych już od godziny 12 czekały konkurencje z nagrodami dla całych rodzin, a także kącik dla najmłodszych z zabawkami i paniami malującymi dzieciom twarze. Nie zabrakło także jedzenia, które przygotowało koło gospodyń wiejskich. Na rusztach smażyły się kiełbaski, pyszne mięso i chleb. A przygotowany posiłek smakował każdemu. Ponadto można było zjeść watę cukrową, popcorn, ciasto i inne przekąski. Wśród czekających na mieszkańców atrakcji był m.in. spływ kajakiem pod czujnym okiem pracowników WOPR-u. A na górkach pojawili się również przedstawiciele szkoły dla psów Howard, którzy zaprezentowali pokaz tresury. Pomimo wysokiej temperatury, najróżniejszej rasy czworonogi dzielnie wspierały swoich opiekunów i chętnie prezentowały swoje zdolności trzewskiej publice. Oprócz psów, swoje umiejętności prezentowali także sokolnicy ze swoimi sokołami. Rodzinną imprezę uświetniły także występy, a wśród nich pokaz tańca hip-hop i koncert harcerskiej orkiestry Dentej. Na scenie wystąpiła też tczewska formacja szantowa. Hej, ruszaj wej, do portu z naszych marzeń, jak gotów jest, choć się wiecie berze. Hej, ruszaj wej, do portu z naszych marzeń, jak gotów jest, choć się wiecie. Przez cały dzień o warstwę muzyczną dbał zespół Jan, który zachęcał również do tańca. Rodzinny piknik spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Tczewa, a przygotowane atrakcje zapewniły dobrą zabawę przez cały sobotni dzień.